osób, ludzi, ciekawych wszystkiego. Witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Będzie się podróżowało z mniejszym szumem i niebezpieczeństwem, jak to się czyni dziś, przy tym ze słodką satysfakcją niezawdzięczania tego torturom najpiękniejszego i najszlachetniejszego ze zwierząt, jakie człowiek skazał na udomowienie. Tak pisał Wincenty Niepokojczycki do księcia Ksawerego Drudzkiego-Lubeckiego po swojej niezwykłej przygodzie. Był jednym z 22 pasażerów, którzy 27 września 1825 roku przejechali pociągiem złożonym z lokomotywy parowej i 12 wagonów załadowanych węglem z portu w Stockton do odległego o 15 km Darlington, pierwszą linią kolejową z prędkością około 12 km na godzinę. Projekt budowy linii kolejowej z Warszawy do granicy z zaborem austriackim powstał już 10 lat później, w 1835 roku. A w 1839, czyli równo 170 lat temu, utworzono Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i już w następnym roku rozpoczęto roboty na odcinku z Warszawy do Skierniewic. Początkowo rozważano dwie koncepcje: parowozy ciągnięte po szynach przez konie czy trakcja parowa. Ostatecznie zdecydowano się na nowoczesną trakcję parową. 28 listopada 1844 po rozmaitych perturbacjach i zawirowaniach, m.in. bankructwie Towarzystwa Akcyjnego, pierwszym ukończonym odcinkiem z Warszawy do Pruszkowa przyjechał pierwszy pociąg wiozący Iwana Paskiewicza, namiestnika carskiego Królestwa Polskiego i zaproszonych gości. Droga zajęła 26 minut, a powrotna 20 minut. 14 czerwca 1845 ukończono odcinek do Grodziska Mazowieckiego i wówczas to otwarto kolej do użytku publicznego. Witam w studiu gości profesor Bolesław Orłowski, historyk nauki, historyk techniki z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Doktor Zbigniew Tucholski, historyk techniki, wykładowca na Politechnice Śląskiej w Katedrze Transportu Szynowego, no i za chwilę także pracownik Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Witam pana. Dzień dobry. I pan Andrzej Paszke, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei i członek zarządu tegoż stowarzyszenia. Dzień dobry. Pięknie się kłania. 022 645 22 22 to telefon do nas. Hubert Hutowski czuwa przy telefonie, a program realizuje Jan Gadomski. Proszę panów, jak to było możliwe? Jest rok 1839. Polska nie istniała na mapie Europy. Tego kraju po prostu nie było i w tym kraju buduje się kolej. I to na dodatek nie na z Warszawy, która była pod zaborem rosyjskim, nie na wschód, tylko na południowy zachód. Jak to możliwe? Pan profesor Bolesław Orłowski. No więc dużo bliżej, panie profesorze, zapraszam. Że Królestwo Kongresowe, tak zwane, przed powstaniem listopadowym, w tym 15-leciu od 1815 roku, od Kongresu Wiedeńskiego do powstania listopadowego, było jednym z najszybciej modernizujących się krajów w Europie. Tam się dokonały w tym 15-leciu przemiany bardzo duże, również w mentalności. Zawód inżyniera przestał być ekstrawagancją. To bardzo wiele robiono rzeczywiście i można powiedzieć, że Polacy wtedy zaczęli rozumować kategoriami właściwymi społeczeństwem nowoczesnym. I rzeczywiście, jak widzimy, to odstęp tutaj czasowy jest bardzo nieduży. Nawet w dzisiejszych czasach to rzadko kiedy tak szybko nadążamy, prawda? W czasach nowoczesnych, kiedy wszystko jest bardzo związane. Ale w tym momencie kolej w ogóle wchodzi w taką rolę, że staje się taką dziedziną strategiczną i wiodącą ten cały ruch rewolucji technicznej, rewolucji przemysłowej. Przedtem to był przemysł włókienniczy, a w tym momencie się staje kolej. I kolej przyczynia się do bardzo wielu rzeczy, na przykład do cementowania dużych krajów w Rosji, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. To są i niesie ze sobą również bardzo rozległe zdobycze cywilizacji, bo wzdłuż kolei powstają i telegraf zaczyna się pojawiać i powstają rozmaite sklepy, w których
miejscowa ludność może korzystać z najnowszych, że tak powiem, produktów i wytworów. Także... Czyli cała ta infrastruktura wokół kolei będzie, tak, i proszę zwrócić uwagę, że już na początku drugiej połowy wieku XIX, w początku lat 50. kolej się już pojawia na wszystkich kontynentach zamieszkałych. Oczywiście to są nieduże linie, ale nawet w Australii już jest kolej. Panie profesorze, ale to znaczy, że ten mit zapaści gospodarczej w Królestwie Kongresowym, to właśnie to tylko mit. No więc... Jak to jest? Jeżeli... Oczywiście, że ta część Polski, która była tym Królestwem Kongresowym, rozwijała się bardzo dobrze i powiedzmy powstanie tutaj przeszkodziło, bo gdybyśmy poczekali do wojny krymskiej, to wtedy byśmy się usamodzielnili na pewno spokojnie. Myśmy mieli trzeci skarb co do wielkości w Europie wtedy. No dlatego potrafiliśmy przez rok walczyć z taką potęgą, jaką byli Rosjanie. Podobno pierwszy pociąg, czyli nie ten, o którym powiedziałam przed chwilą, o którym pan profesor mówił, tylko pierwszy pociąg na ziemiach polskich wyruszył z Wrocławia do Oławy 21 maja 1842, czyli 3 lata przed tym, który uznajemy za początek powstania kolei w Polsce z 1945 roku, czyli tę drogę żelazną warszawsko-wiedeńską. To jest prawda, tylko prawda. Że tam jeżeli pracowali jacyś Polacy, to przy układaniu szyn. Więc myślę, że... Nie można tego uznać kolej polską. Ta warszawsko-wiedeńska była pierwszą koleją, którą Polacy zbudowali sami i dla własnej korzyści. No tak to. Nie można się przyznawać do obcych rzeczy, no bo podpisywać jeżeli się mówimy, tak. że niesłusznie się mówi o polskich obozach zagłady, to również to niesłusznie się mówi o pierwszej polskiej kolei w wypadku tej z Wrocławia kolei. Do Oławy. Tak, no. Ja powiedziałam chwilę wcześniej, że Polacy się wahali, jaką koncepcję tej kolei przyjąć. Czy parowozy ściągnięte po szynach, czy przez konie, czy też trakcja parowa. Ale przypomnijmy, że George Stephenson, samouk, który skonstruował parowóz, oczywiście opierając się na pracach poprzedników i w 1823 roku uruchomił pierwszą na świecie fabrykę tych pojazdów, także z wielkim trudem przekonał właścicieli kopalń w zagłębiu Durham, aby ładunki węgla ciągnął parowóz, a nie zaprzęg konny. Na czym? Czy to była mentalna trudność? Na czym to polegało? No oczywiście, przede wszystkim mentalna. Zresztą tu trzeba powiedzieć, że pierwszy puścił parowóz po torach w 2004 roku Walijczyk Richard Trevithick. W 1804 oczywiście i to nawet oni bardzo tą rocznicę obchodzili, przysyłali wszystkim odpowiednie pisma. Ja też dostałem takie pismo. Z tym, że Stephenson zrobił rzecz, która nie tylko była powiedzmy technicznym rozwinięciem już znacznie doskonalszym tej sprawy, a również to jest rzecz pod innym względem z przyczyn społecznych ważna. No bo kolej publiczna, w której każdy może podróżować, umożliwiła podróż ludziom, którzy do tej pory nie mogli podróżować na dłuższe dystanse, bo wtedy trzeba było mieć własny powóz, a dyliżanse były powiedzmy też dostępne dla nielicznych. Ale to także zmieniło pewną mentalność. Na przykład już kobiety mogły same podróżować koleją, a przedtem nie. W towarzystwie przyzwoitki. No właśnie, więc tu się zmieniło się bardzo wiele. To była cała instytucja. Zapraszam bliżej. Mówię, że w przedziałach dla dam również tak, mogły, bo specjalne oczywiście. Przedziały były dla pani. Ale pan profesor powiedział, że tak, że to dopiero się zaczęło wtedy. Ja znalazłam taką informację, że transport kolejowy istniał właściwie już w starożytności. W postaci tych kolei konnych wykorzystujących wyżłobienia w kamieniach, w takich kamiennych płytach dróg. Cała historia Edypa jest ta, że Edyp zabił swojego ojca Lajosa, że nie wiedzą, że to jest jego ojciec, dlatego że spotkali się na takiej drodze kolejnowej z dwóch stron jadąc, a wtedy musiał ten mniej ważny ustąpić temu drugiemu, albo do Mijanki pojechać, albo wystawić na bok rydwan, prawda? I... A nie mógł, bo to szło w tych kolejnach. No, nie, po prostu był problem, kto jest ważniejszy zawsze wtedy. No i dochodziło czasami do takich rzeczy, że się pobili. Ale to tak jest, panie profesorze, panowie, to jest rzeczywiście, coś w tym jest, bo jak sobie przypomnimy Via Appia, w tej chwili te gigantyczne kamienie są poprzekładane, ale one są wyżłobione kołami. Milionów
pojazdów, to samo które tam jest w starożytnym Egipcie. Też są kolejne przejeżdżały. No więc właśnie. Ta. Czyli jednak takie kolejne były. Ale na czym polegał sukces Stevensona? Na czym polegał sukces tego konstruktora pierwszego parowozu? Ja sądzę, że to wykorzystał powietrze do podsycenia Andrzej Paszka. Palenia, do podsycenia ognia w ten sposób, że większa powierzchnia odparowania wody mogła być i kocioł zaczął być bardziej wydajny, bo tamte początkowe kotły to właściwie w taki naturalny sposób parowanie było, a tutaj pojawiają się płomienice, które zwiększają powierzchnię parowania kotła i tutaj zaczyna być tak produkowana para w takiej ilości, że parowóz jadąc z jakąś tam szybkością jest w stanie tę parę skonsumować. To jest chyba największe... A czym palono w tych kotłach? O, to drewnem różnie palono. Pewnie. Drewnem palono na kolei warszawsko-wiedeńskiej na przykład do roku 1857, ale używano i drewna, i węgla, i koksu. Najczęściej koksu chyba używano. Jak się rozpoczęła ta cała akcja w Polsce? Znany jest taki memoriał hrabiego Henryka Łubieńskiego pod tytułem Pierwszy ogólny projekt pobudowania drogi żelaznej między Warszawą a granicą południową Królestwa. No tak, hrabia Łubieński był wiceprezesem Banku Polskiego, czyli takiej instytucji, która się w ogóle zajmowała rozwojem gospodarki w Polsce, w tej Polsce, która właściwie nie miała własnego rządu wtedy, prawda, polskiego. I zrobiła dużo pożytecznych rzeczy. No i oni oczywiście starali się być nowocześni. I potem zaraz opracowano dwa projekty już techniczne. Jeden zrobił Stanisław Wysocki, który był, no potem i budowniczym, kierował budową tej linii. A drugi Teodor Urbański, nieco starszy inżynier hydrotechnik. Zresztą oba projekty były bardzo zbliżone, jeśli chodzi o trasę, bo to chodziło o to, żeby uniknąć budowy większych mostów, bo to jest wododziałem pomiędzy Wartą a Pilicą poprowadzone. Ale z powodów konstrukcyjnych, trudności technicznych, Technicznych, bo no, żeby było najtaniej. Czy taniej? Tak, ze względu na oczywiście, na najmniej robót. Most to jest poważna sprawa, prawda? To jest najtrudniejsza i najbardziej kosztowna rzecz. A poza tym nie trzeba się wspinać linią na wzgórza, nie trzeba linią schodzić w dół, tylko idąc pewnym grzbietem idzie się po mniej więcej w tym samym poziomie. I to było najwygodniejsze. A z jakiego powodu ten projekt Wysockiego został przyjęty i realizowany? Wysocki już był pracownikiem Banku Polskiego od pewnego czasu i był sprawdzony jako człowiek, który się zna na takich rzeczach. Był wcześniej z wizytą w Anglii i we Francji, oglądał koleje, a zresztą później, jak go mianowano tym szefem budowy, to jeszcze raz pojechał, żeby się spotkać ze Stephensonem, ale spotkał się z inżynierem Biderem, bo Stephensona nie było akurat wtedy w biurze, prawda? Ale oglądał również koleje niemieckie, austriackie. Oni bardzo starannie się przygotowali do tego. Był problem, jakie szyny kupić i gdzie, prawda? Więc to wszystko było bardzo starannie przygotowane. Ta linia pierwsza, droga żelazna warszawsko-wiedeńska, była nie tylko pierwszą linią kolejową w Polsce, ale także, co warto podkreślić, była drugą linią kolejową w całym Imperium Rosyjskim po zbudowanej wcześniej, krótkim właściwie odcinku tej carsko-sielskiej drogi. Spacerowej linii. Prawda? No i była normalno-torowa. Co to znaczy? To znaczy nie miała tych szerokich torów, które Rosjanie potem budowali. To znaczy ona dowiązywała się do sieci europejskiej, tak, znaczy, która oczywiście była dopiero w czyli ta różna szerokość torów, co pamiętamy z czasów komunistycznych, prawda, że jeżeli się przekraczało granice, to tam te pociągi musiały być przestawiane na inną szerokość torów. Czy od samego początku tak było? No bo Rosjanie to ze względów strategicznych robili. No bo jeżeli się buduje koleje, no to chodzi, że na przykład pancerne pociągi przeciwnika nie mogły wjechać. To zresztą Hiszpanie też mają szersze tory. Portugalia i Hiszpania mają te same rozstawy przecież. Nawet Irlandia ma i tu chyba nie z tego powodu, bo nikt tam nie będzie wjeżdżał. No właśnie. Proszę panów o założenie słuchawek.
To znaczy... Przypomnę. Proszę założyć słuchawki. Tak, jeszcze pan chciał coś jeszcze dodać, zanim odbierzemy. Proszę bardzo, doktor Zbigniew Tucholski. Zastosowana szerokość toru 1435 mm zdeterminowała późniejszy rozwój całej sieci kolejowej na zachód od Wisły. Tu można powiedzieć, że to jest też pewnego rodzaju zasługa inżynierów, konstruktorów drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Aha, dobrze. 022 645 22 22. Halo? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, witamy. Param się wydobyciem węgla, więc bardzo mnie interesuje, czy był, wiem, że jest kilka gatunków węgla, orzech, nie orzech, groszek, czy do opalania parowozów stosowano jakiś specjalny typ węgla, czy to było obojętnie? Bo wiem, że mieszkam na Śląsku i że jest węgiel, który przykładowo się spala, to jest garść popiołu, a jest węgiel, który przy spalaniu ile się wrzuci, tyle się wyciągnie. Czy jakieś specjalne były przepisy, czy się jaki węgiel stosować? Bardzo proszę, dziękujemy za pytanie. Pan Zbigniew Tucholski. Zaraz odbierzemy drugi telefon. To znaczy zasadniczo rzecz biorąc, jeśli chodzi o opalanie kotłów parowozowych, stosowano najlepsze gatunki węgla, przede wszystkim właśnie kostkę i orzech. Natomiast wraz z eksploatacją kolei, rozwojem sieci kolejowej, później oczywiście dochodziło również do takiej sytuacji, że były wykorzystywane gorsze gatunki węgla, ale szczególnie przy prowadzeniu ciężkich pociągów towarowych sytuacja była tego rodzaju, że kotły parowozów opalane gorszymi gatunkami węgla po prostu nie były tak wydajne i było to bardzo dużym utrudnieniem. Dochodziło często też do zaszlakowania palenisk parowozów, także zasadniczo rzecz biorąc, oczywiście koleje w okresie międzywojennym polskie używały dobrych gatunków węgla, później to się oczywiście trochę popsuło. No to odbierzemy. Aha, jeszcze bardzo proszę. Można tak? byłoby porównać tutaj dwa parowozy OK1 i OK22. Jeden do węgla bardzo energetycznego, ten pruski parowóz OK1 i parowóz OK22 przystosowany do polskiego węgla z zagłębia krakowskiego, który niestety miał więcej popiołu i w związku z tym zupełnie inaczej ukształtowany była powierzchnia rusztu i palenisko. Także jeżeli odpowiedzieć na pytanie pana, który do nas zatelefonował, no to węgiel musi być jak najbardziej energetyczny po to, żeby jak najmniejsze palenisko oczywiście było, żeby był dobry. Tak. To znaczy jeszcze chciałem powiedzieć, że stosowano również odmienną konstrukcję rusztów do opalania parowozów drzewem, także tutaj też chodziło po prostu o odpowiedni dopływ powietrza, także to wszystko było dość zróżnicowane, bo na początku parowozy były opalane drzewem w tym początkowym okresie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych no dość długo, dlatego bo nawet do lat 80. XIX wieku. I odbieramy następny telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witamy pana. Ja dzwonię z Sosnowca, w którym właśnie ta droga żelazna warszawsko-wiedeńska łączyła się z krakowską, znaczy z krakowsko-górnośląską koleją. Właśnie dwa lata temu obchodziliśmy tutaj jakby trzy ościenne, znaczy Sosnowiec plus dwa ościenne miasta, Mysłowice razem z Jaworznem były takie dość huczne, no i bardzo interesujące obchody 160-lecia połączenia właśnie tej drogi. Jakby z tej racji nawet zostały nam dwa dworce właśnie zbudowane w tamtym okresie czasu. Jeden to jest w Maczkach, a drugi to jest Sosnowiec Główny. Ale chciałbym, jeśli Państwa, bo tutaj właśnie Pani wspomniała, że był taki, że była koncepcja, żeby to była kolej konna. I mam taką, znalazłem właśnie taką dość interesującą informację. Piotr Steinkeller, który chciał właśnie tą kolej konną zbudować między Warszawą a Krakowem, bardzo skrupulatnie obliczył, że aby przewieźć dziennie 24 tysiące ton węgla oraz 3 tysiące pasażerów, trzeba by w ciągu roku 59 655 koni, zjadających 5 368 tysięcy szaflików owsa, którego uprawa zajęłaby 135 tysięcy morgów. To taka... No i proszę, wszystko bardzo informacja. Skrupulatnie przeliczono. Okazało się, że się nie opłaca. Właśnie, tak. Dziękujemy panu. Dziękuję bardzo. 022 645 22 22. Skoro jesteśmy przy cyfrach, to ja też jeszcze parę dorzucę. Proszę mnie skorygować, jeżeli popełnię jakiś błąd. Cała linia do tej stacji Granica w miejscowości Maczki, chyba tak to było, u styku granic zaboru
austriackiego i rosyjskiego, ta cała linia miała wraz z odnogą do Skierniewic, ze Skierniewic do Łowicza, miała 327,6 km i posiadała 27 stacji. W pierwszym roku funkcjonowania kolei przewieziono 143 600 pasażerów oraz 143 300 centnarów towarów. Tabor kolejowy składał się wówczas z 8 lokomotyw parowych opalanych właśnie drewnem, później węglem, 58 wagonów osobowych i 62 wagonów towarowych. Skąd pochodziły? Przecież w Królestwie Kongresowym nie produkowano ani wagonów, ani parowozów, prawda? Gdzie one były zamawiane? Jakie one były? Były kupowane oczywiście za granicą, albo u Coquerilla w Belgii, albo w Anglii. Szarpa w Anglii. Tak, możliwe. A wagony? Wagony były też za granicą kupowane w częściach i składane w Warszawie. Zresztą parowozy przypłynęły galarami z Gdańska do Warszawy. Był cały problem z tym, jak je potem na górę, na Skarpę Wiślaną, tam na poziom stacji głównej, jak je dotransportować. Także to na początku, ten pierwszy rzut taboru, to był jednak kupowany i najwyżej składany w Warszawie. Którędy ta linia przebiegała, bo ta dworzec wiedeński, czyli początek tej linii kolejowej, znajdował się w miejscu, gdzie w tej chwili jest stacja metra Centrum, prawda? No nie zupełnie. Ale tam prawie tam u zbiegu Marszałkowskiej Alei Jerozolimskiej. No, tak, tak, mniej więcej. Ja bym bardziej to lokował w ten sposób, że na miejscu dzisiejszego dworca Śródmieście, naprzeciwko hotelu dalej Polonia. Dalej w stronę zachodnią. Troszeczkę dalej w stronę zachodnią. Natomiast kozioł oporowy dworca wiedeńskiego wychodził, kiedyś nawet liczyłem, zajmując się starymi mapami, próbowałem to przeliczyć. Mnie to wychodziło, jak są torowiska tramwajowe na ulicy Marszałkowskiej, to kozioł oporowy był gdzieś na miejscu torowiska biegnącego z Żoliborza na Mokotów. Co to jest kozioł oporowy? To jest koniec toru. Dalej się już nie jedzie. I to kolejarze nazywają kozioł oporowy, bo taka specjalna konstrukcja jest z szyn wywiniętych, żeby w razie jakby tam hamulce odmówiły, tak, to żeby nie pojechał dalej, tylko puknął i wyhamował. Dobrze. I którędy te tory przechodziły? Tam był kozioł oporowy, a z tego o których torach dworca, mówimy o dworcu wiedeńskim. Gdzie ta nitka kolejowa szła? Tor biegł mając później, w pamięci plan Warszawy. Biegł tor w stronę dworca Ochota, i dalej w kierunku zachodnim, tak. Natomiast połączenia samego z Wisłą, bo w tym miejscu padło pytanie właśnie, jak ta linia przebiegała. Tam próbowano wybudować jakąś taką linię wąskotorową. Konie wciągały te paki, skrzynie na wózeczkach do góry. Jest taki plan, to od kolegi wiem, na którym to planie ta linia jest naniesiona. Ja to widziałem w kopii Xero, ale coś takiego, przy tym wspominają chyba źródła również o tym, że tam coś takiego było budowane. Natomiast sama kolej warszawsko-wiedeńska, no to jeżeli mamy powiedzieć, jak to przebiegało, no to przez Rudę z Warszawy do Pruszkowa, do Grodziska, do Rudy Guzowskiej, następnie Radziwiłłów, Skierniewice. Ze Skierniewicami zresztą jest dość taka ciekawa historia, bo tam w Skierniewicach w pałacu, dawnym pałacu arcybiskupów gnieźnieńskich była rezydencja namiestnika cesarskiego Paskiewicza, później Gorczakowa. I doszli budowniczowie do wniosku, żeby ten sukcesem się cała linia zakończy, powodzenie, budowa się zakończyła sukcesem, to będzie biegła linia przez Skierniewice. Chodziło tutaj o to, żeby do Łowicza dojechać, bo to księstwo łowickie, przecież ta posiadłość była w dobrach księstwa łowickiego, także w stosunku... I stąd ta odnoga ze Skierniewic. Stąd ta odnoga zwana cesarską odnogą. No i później ze Skierniewic do Rogowa, do Koluszek, do Rokicin, potem do Piotrkowa Trybunalskiego, do Gorzkowic, do Częstochowy, Zawiercia, Sosnowca, tak jak pan tutaj nam przypomniał, i z Sosnowca główna linia, przepraszam, nie Sosnowca, i później linia biegła w stronę granicy, kiedy budowano kolej, jeszcze była Rzeczpospolita Krakowska, ale później już to był zabór austriacki, więc biegła w kierunku Przemszy do Maczek.
Natomiast w roku 1859 chyba 9 wybudowano odnogę z Ząbkowic do Sosnowca. To się wtedy Sosnowice nazywało. No i dalej do połączenia z kolejami pruskimi od razu już, żeby nie jechać przez kolej krakowską, tylko od razu do kolei pruskich się podłączyć. Ja wspomniałam o tym dworcu wiedeńskim w Warszawie, projektu zresztą wybitnego architekta Henryka Marconiego. Jak to się odbywało, panie profesorze? Otwarcie takiego dworca, czy były orkiestry, czy były przecinania wstąg, otwarcie linii kolejowej, przecież nie tylko dworca. No więc jakie były obyczaje z tym związane? Jest bardzo ciekawy opis w... Profesor Bolesław Orłowski. W Gazecie Warszawskiej tego całego otwarcia. Z którego roku gazeta? No, z 15 czerwca 845 5. roku. A, tak, która donosi o tym poprzednim, tym, które początek brzmi tak: dzięki więc myśli urządzenia kolei żelaznej, dzięki opiekuńczemu rządowi, który tę myśl pożyteczną silną wolą wsparł i zasobami swoimi urzeczywistnił, doprowadzono do skutku olbrzymie dzieło, którego pamiątkę najodleglejsze epoki zachowają. No i właśnie zachowujemy tą pamiątkę tak. W pewnym czasie. Czcząc kolejne rocznice. Dzień wczorajszy, należący do tych, które w późne wieki słynne będą w kronice Warszawy, trwał bez przerwy w przyjemnej pogodzie. O godzinie 3 z południa jaśnie oświecony książę namiestnik przybył na miejsce. No i potem mówią o tym, już mówię wkrótce, że najpierw jechały w kilku wagonach jechali zaproszeni goście w liczbie około 200 i orkiestra wojskowa. Pojechali do Grodziska Mazowieckiego, gdzie podjęto ich śniadaniem obiadowym. A w pewien czas później pojechało jeszcze ileś tam wagonów z 400 też zaproszonymi, ale już takimi pewnie gorszymi gośćmi, którzy chyba nie dostali tego śniadania. Tak? A ale jeszcze mogli się przyglądać, a nie uczestniczyć. Ale jeszcze parada parowozów się odbyła. Przed samym rozpoczęciem, przed wyjazdem z Warszawy odbyła się parada parowozów. Nawet powiem, że to wyglądało tak, że przeszły one w pełnym biegu przy dźwiękach muzyki przed jaśnie oświeconym księciem namiestnikiem królestwa i gośćmi przez tegoż zaproszonymi. Więc te parady, które z okazji 150-lecia kolei były urządzane, to były parady parowozów, więc to miało swoją zupełnie dobrą tradycję, bo to tak się zaczynało tutaj nad Wisłą od parady parowozów. Zresztą oglądanie parowozów było bardzo, bardzo interesujące. To była taka nowinka techniczna i chcę powiedzieć, że kiedy car był w Warszawie w maju 1845 roku, a był troszeczkę na Warszawę, a może nawet więcej niż troszeczkę obrażony, to mimo wszystko przed pojechaniem do Modlina i tam, prawda, jakimiś przeglądami pułków w Modlinie, to wstąpił na stację kolei warszawsko-wiedeńskiej i obejrzał machiny, bo tak to również parowozy nazywano. Ja powiedziałam, za moment odbierzemy telefony, wiem, że Państwo czekają, powiedziałam, że w tamtą stronę do Grodziska Mazowieckiego ten pociąg jechał 26 minut, a z powrotem 20. Na czym to polegało? Dlaczego taka różnica w czasie 6 minut to było dużo? Ale to nie 26, nie. To do Pruszkowa 20 parę mogło być, natomiast do Skierniewic, przepraszam, do Grodziska jechano 42 minuty. W gazetach pojawia się w tym pierwszym literówka. Odcinku, przepraszam, do Pruszkowa. Nie, no, mówiła o Pruszkowie. O Pruszkowie, mówię o Pruszkowie, przepraszam. 26 minut w tamtą stronę, z powrotem 20. Jak jechali do Grodziska, to się w Pruszkowie nie zatrzymali. Nie zatrzymali się. Tak, więc... Jechali 42 minuty, a nie 24. Czeski błąd w gazetach. Aha. Ale ta różnica, że 6 minut krócej, dłużej, to na czym to polegało? Że więcej pod kotłem podpalili, szybciej wracali? Nie. Chyba, może jechali pierwszy raz ostrożniej, a potem już pierwsze koty za płoty, już po premierze, no to już z powrotem to już się... Mogło tak to być. Koń do stajni zawsze wraca szybko. Nawet ten mechaniczny. Nawet mechaniczny. Odbieramy telefony, halo? Czyli parowy w tym przypadku. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy pana. Ja mam dwa pytania. Dzwonię z Łodzi. Po pierwsze mam pytanie dotyczące tego, czy w Polsce były i na ile były wprowadzane lokomobile, bo wiemy, jak to było w Anglii, jakie tam były kłopoty, różne takie anegdoty na ten temat można byłoby mówić, opowiadać, ale czy w Polsce ktoś miał pomysł, żeby wprowadzić właśnie taki transport na parę, ale nie na
szynach właśnie, tak mówiąc innymi słowy. A druga rzecz, ponieważ wiem, że bardzo szybko na przykład było zbudowane potem połączenie, błyskawicznie dla mnie, pomiędzy Łodzią a Koluszkami. Jak to się działo, że wtedy tak szybko można było położyć tory? Jakie były wtedy techniki? No bo przecież w gruncie rzeczy, ja sobie nie wyobrażam, przede wszystkim to była praca ręczna. Jak mimo takiej ciężkiej pracy ręcznej, jak się udawało położyć te tory tak szybko? Czy to chodziło o organizację pracy, czy o pracę, nie wiem, 24 godziny na dobę, czy o coś innego? Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I drugi telefon od razu odbierzemy i wtedy poproszę panów o odpowiedź. Halo? Halo? Dzień dobry, witam. Witam. Zofia Krasnolęcka z Wrocławia. Witam ja serdecznie. Chcę powiedzieć o takiej rzeczy, mianowicie, że mało się wie o tym, że już w 1845 roku Cyprian Norwid przejeżdżał przez Wrocław koleją. Aha. Tak, mianowicie z Opola, przepraszam, z Mikołowa i Opola przez Wrocław i Legnicę do Berlina. I chcę powiedzieć Państwu, że jest budyneczek przy ulicy Machowskiego w Wrocławiu, blisko dworca głównego obecnego, który był wtedy tym dworcem jedynym, stacją wrocławską i jest nawet taki mały peronik XIX-wieczny. A ponieważ jak wiadomo, dworzec wrocławski ocalał w czasie wojny, bo był Niemcom potrzebny po prostu i nie był zburzony, po prostu jest to chyba autentyczne. I myślę, że murujemy jakąś tablicę w tym budyneczku na pamiątkę tego, że Norwid autentycznie swoją stopą... Pan Andrzej Paszke twierdzi, że już jest tablica. Tak, została wmurowana w 150-lecie kolei Wrocław-Oława w 1842 roku, pierwszy pociąg. Nie wiedziałam o tym. Jest, tam przychodnia kolejowa się mieściła i tam pan, sam byłem przy otwieraniu, przy odsłanianiu tej tablicy. Tak. Bardzo dziękuję panu. Natomiast peronik wydaje mi się, że nie jest oryginalny, bo to jest obok tam dworzec pocztowy był i to dla pocztowców był taki peronik zbudowany. No a poza tym, kiedy ostatnio byłem przy tym dworczyku pierwszym właśnie kolei Wrocław-Oława, to widzę, że on niestety w ruinację wielką popada i jeżeli nas Wrocław, oprócz pani jeszcze ktoś we Wrocławiu słyszy, to by bardzo była wielka szkoda, żeby to się zmarnowało. No to będziemy działać wobec tego, bo ja z kolei... Gorąco zachęcam. W katedrze tablicę norwidowską wmurowałam, że się tak wyrażę, więc to mnie interesuje i bardzo, bardzo będziemy o to się starać. No już choćby ze względu na Norwida. Dziękujemy pani serdecznie za telefon i pytanie, bo proszę pan Zbigniew Tucholski, pytanie pierwszego słuchacza, czyli o te lokomobile i o to, jak możliwe było takie tempo budowy tej kolei, że tak powiem, ręcznie. To znaczy, jeśli chodzi o lokomobile, na ziemiach polskich zasadniczo było całkowicie inne przeznaczenie tego typu urządzeń, mianowicie one były przeznaczone do przede wszystkim napędu urządzeń rolniczych, takich jak na przykład wialnie, natomiast były również lokomobile przeznaczone do przeciągania pługów przy orce właśnie zmechanizowanej na terenie dużych majątków ziemskich i zasadniczo na linie te lokomobile przeciągały pług i również no, trzeba powiedzieć, że była taka konstrukcja lokomobil samobieżnych, które były również wykorzystywane do transportu różnego rodzaju urządzeń rolniczych i też dojeżdżały po prostu w to miejsce, gdzie miały wykonać swoją pracę. Natomiast ze względu na duży ciężar, przede wszystkim stosunkowo niską wydajność po prostu całej konfiguracji kotła parowego i maszyny parowej, w takim normalnym transporcie, no można powiedzieć, że na ziemiach polskich tego typu urządzenia nie były stosowane, chociaż należy tutaj wspomnieć o bardzo interesującym rozwiązaniu, które było wykorzystywane jeszcze w okresie międzywojennym przez browary Haber-Busch i Schiele, mianowicie były produkcji angielskiej eksploatowane samochody z napędem parowym, które miały oczywiście bardzo słabą sprawność i no, złe panorametry, które były wykorzystywane do rozłożenia piwa. Było kilka takich pojazdów właśnie w Warszawie eksploatowanych. Natomiast odpowiadając na to drugie pytanie, jeśli chodzi o szybkość budowy linii kolejowej, no należy powiedzieć, że wtedy po prostu obowiązywały zupełnie inne normatywy, stosunkowo niewielka prędkość, niewielki nacisk na oś, także nie można tego w żaden sposób porównywać z nowoczesnymi, powiedzmy, liniami kolejowymi, z nowymi parametrami linii kolejowych, prędkościami, konstrukcją, przecież wówczas były zupełnie inne, lekkie typy szyn, w zasadzie nawet mniejsze szyny od typu szóstego, także no, trzeba tutaj powiedzieć, że nie było również urządzeń SRK stosowanych na początku, przecież to były jedynie zwrotnice, w żaden sposób nieuzależnione, także no cóż, tutaj sytuacja była tego rodzaju, że
można powiedzieć, że zakres tych prac był dużo mniejszy i było to możliwe. Kolej warszawsko-jedeńska była zbudowana na podsypce żwirowej, a przypomnę, że dzisiaj to jest jakaś jest utwardzenie podłoża, potem jakaś włóknina, potem zagęszczenie jeszcze raz, potem tłuczeń, potem podkłady betonowe, przytwierdzenie jest na specjalne sprężyny, kiedyś było przykręcane, a tam to było ćwiekami przybijane do drewnianych podkładów i to nieimpregnowanych. Więc to jest zdecydowana różnica w sposobie budowania. Pewnie biurokracja była mniejsza wtedy. To jest bardzo możliwe, bo też się zastanawiam, A może też rzetelniej pracowano i uczciwie. Jeżeli była praca od 6 rano, to rzeczywiście o 6 rano zaczynano i kończono o właściwej porze. 022 645 22 22. Ja myślę o tym, że kiedy oglądamy westerny, to nam się wydaje, że kolej została wymyślona w Ameryce, prawda? Bo to są głównie te obrazy, które utkwiły w naszej pamięci. Tymczasem linie kolejowe Nowego Świata były budowane podobno szybciej niż w Europie, niż na Starym Kontynencie, taniej, ale też mniej solidnie. Czyli to, co pan mówi o tych podkładach i tak dalej, to jednak Europa o to dbała, także dbała o bezpieczeństwo, które, nie wiem, polegało na jakiejś specjalnej sieci kolejowej, tak żeby i synchronizacji, żeby te pociągi się nie zderzały, żeby nie było przecież elektroniki. W jaki sposób wtedy tym ruchem sterowano, tak aby był bezpieczny? Więc przede wszystkim to trzeba pamiętać, że większość tych pierwszych linii była jednotorowa, więc tutaj... Że to była tylko linia. Jeden tor był na dużych poza odcinkach. Belgią, która budowała od początku z założenia sieć. Wszędzie później z czasem robiono drugi tor, ale wiele linii było jednotorowych. Nawet ta linia transsyberyjska na wielu odcinkach była jednotorowa i czekano na mijanki z drugiej strony. Więc tutaj niebezpieczeństwo było większe. No, kiedy wprowadzono telegraf, to tutaj było trochę łatwiej, bo można się było porozumiewać, ale również stosunkowo wcześnie zaczęto różne systemy sygnalizacji zabezpieczającej. I między innymi był taki Polak, Jan Józef Baranowski, który dostał wyróżnienie na wystawie w Londynie w 1851 roku, pierwszej wystawie światowej, na taki system, który automatycznie blokował możliwość pojawienia się pociągu na tym samym odcinku drugiego. To była mechaniczna historia była. To on to nawet publikował w czasopismach warszawskich, w tygodniku ilustrowanym. No i ten jego system wprowadzono automatycznej sygnalizacji na odcinku Genua-Turyn. Także on był stosowany, był również próbowany we Francji. Bez wyników pozytywnych Baranowski twierdził, że ci ludzie, którzy zajmowali się dozorem linii, to specjalnie tam piasek sypali do tego, bo się bali, że ich zwolnią, jak będzie automatyczna historia, prawda? Że stracą miejsca pracy. Wcale to nie jest wykluczone. I również w Anglii próbowano tego systemu. W każdym razie on był takim człowiekiem, jednym z tych, no bo było wiele różnych systemów. Później oczywiście elektryczność tą sprawę inaczej rozwiązała, prawda? Ale był jednym z pionierów ważnych właśnie takich rzeczy, bo się znalazł wśród emigracji wielkiej, a ludzie, którzy się znajdują w takim nowoczesnym kraju jak Francja czy Anglia, to już się zajmują problemami kluczowymi. Prawda? To jest też bardzo ważne. To tak samo jak pani Curie, żeby nie wyjechała z Polski, to pewnie Nobla by nie dostała. Raczej pewne. Proszę bardzo, doktor Zbigniew Tucholski. To znaczy, jeśli chodzi o kolej warszawsko-wiedeńską i zasadniczo sieć kolei rosyjskich, tutaj należałoby również wspomnieć o takim interesującym tej metodzie prowadzenia ruchu pociągów, mianowicie na liniach jednotorowych stosowane były tak zwane berła, to znaczy, że przy krzyżowaniu pociągu na jednym szlaku musi znajdować tylko jeden pociąg i to berło było przekazywane przez kierownika pociągu, kierownikowi pociągu drugiego, który wjeżdżał na ten szlak po zwolnieniu się szlaku. I można powiedzieć, że taki system jeszcze był stosowany na elektrycznych kolejach dojazdowych tutaj na linii EKD do Grodziska. No i oprócz tego w początkowym okresie oczywiście były to uzależnienia kluczowe, to znaczy, że rozjazdy były zamykane na zamki i były uzależnienia kluczowe. I oprócz tego oczywiście były to semafory kształtowe, także jeśli chodzi o wszelkie urządzenia elektromechaniczne, one weszły dużo później. Mhm.
Oczywiście kolej w miastach musiała docierać jak najbliżej centrum miasta, prawda? Tam, czy nie? Pan profesor kręci głową? Chyba odwrotnie. Rozmaicie odwrotnie. To było, tak. No, to znaczy? Miasta docierały do kolei. Czyli to nie tak, że celem kolei było usytuowanie tej stacji jak najbliżej centrum, bo tam było życie, tam było... Weźmy, jak było w Warszawie, przypomnijmy sobie. U zbiegu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. No to było to centrum? Chyba... Dzisiaj nie, to jest to... centrum. Kiedyś nie. Centrum w połowie XIX wieku to było w okolicach krakowskiego przedmieścia, Plasu Zamkowego. No tak. A kolej była tak bardzo... miasto twórcze, o tak bym powiedział, że miasto się przysunęło do dworca. I również w wielu innych miastach w Polsce i w ogóle w Europie. Czyli to jest to, że wokół dworca budowały się miasta i dzielnice. To jest prawda, że oczywiście kolej nie zatrzymywała się w XIX wieku na dalekich, odległych peryferiach miejskich, tylko starała się w miarę blisko do miasta podejść, ale ten drugi proces miasta dochodzącego do dworca kolejowego to istniał i to w widoczny sposób widać. No i bardzo ważna rzecz, właśnie kolej stworzyła zupełnie nową geografię gospodarczą. Bo proszę zwrócić uwagę, kiedyś w epoce przedkolejowej, no to główny transport towarowy odbywał się drogą wodną, prawda? I również energetyka wodna była wykorzystywana głównie, koło wodne. Więc to determinowało, gdzie były zakłady produkcyjne. A kolej pozwoliła na to, ponieważ była maszyna parowa, którą można było wszędzie uruchomić, prawda? Kolej pozwoliła, no i kolej można było wszędzie poprowadzić, to wtedy te okręgi się zaczęły budować blisko zasobów naturalnych, prawda? Tam się to wszystko rozrastało, więc to cała geografia się zmieniła no, po jakimś czasie, prawda, funkcjonowania kolei. A gdybyśmy chcieli podsumować korzyści, jakie dla ówczesnej Polski, no nie Polski, tylko Królestwa Kongresowego, wynikały z tego, że została założona ta żelazna droga warszawsko-wiedeńska. Jakie konkretne zyski, konkretne korzyści, jakie wyniosło Królestwo Kongresowe? Na pewno gospodarcze, bo sól sprowadzali, węgiel. Poza tym, proszę pani, jednak to było no, psychologicznie znakomite. Było poczucie łączności z Europą. Można było wsiąść do pociągu i znaleźć się dużo szybciej niż kiedyś końmi, prawda, w Wiedniu, czy najpierw w Krakowie, prawda? Bardziej komfortowo. No tak, no to są jednak... To jest nowoczesne. To jest tak samo, jak dzisiaj latamy samolotami. To wtedy kolej odgrywała tą rolę, prawda? To się uważało. No proszę przypomnieć w lalce, jak pan Wokulski jeździ do Paryża, prawda, czy coś. No, to dawało poczucie tej łączności ze światem. No i chyba bardzo jeszcze... Tak, znaczy, proszę bardzo. To znaczy, jeszcze chciałem uzupełnić, że jeśli chodzi właśnie o odległość stacji kolejowych, szczególnie na rosyjskich kolejach żelaznych, ze względów, no tutaj można powiedzieć, policyjnych, stosowano tego typu pragmatykę, że stacje kolejowe budowano w odległości od miast nawet 2-3 kilometrów, ze względu na to po prostu, żeby posterunek żandarmerii znajdujący się na danej stacji mógł kontrolować wszelki ruch po prostu pomiędzy miastem a stacją i takie rzeczy no, do dzisiaj można powiedzieć no, ale pozostałe... pan mówi o imperium carskim. No. Ale nie, ja mówię o kolejach wiślańskiej chociażby, tak. Gdzie na przykład wystarczy wziąć sobie przykład stacji Nałęczów, czy dajmy na to Nasielsk, która jest oddalona 3 kilometry od miasta, czy dajmy na to stacji Mława. Czyli na terenie zaboru też to obowiązywały te założenia. Chodziło o różnego rodzaju ruchy rewolucyjne, prawda, niepodległościowe, żeby to wszystko było pod kontrolą, no i nawet z tego, co ja wiem, było wydane takie zarządzenie. Mhm. A wracając jeszcze do tego, co pan profesor mówił, to pan Andrzej Paszka. Chciałbym przypomnieć, że w zasadzie w Polsce nam to zaczęło dawać, zresztą w każdym innym kraju, kolej dawała przemysł, bo było łatwo dowozić węgiel. Mhm. Węgiel napędzał przemysł, bo napędzał maszynę parową. A węgiel to było to, czym Polska dysponowała? To był ten ale nie było to równomiernie rozłożone, natomiast przemysł mógł się rozkładać równomiernie, bo zawsze można było dostarczyć ten węgiel tu, tam czy ówdzie. Miałam nadzieję, że uda nam się połączyć z panem ministrem Tomaszem Mertą, który
łaskawie zgodził się na to, żeby telefonicznie wziąć udział w spotkaniu, ale nie możemy złapać tego połączenia. W związku z tym spróbujmy może sami rozstrzygnąć problem. Ja tak powiedziałam z żalem o tym, że ten budynek dworca wiedeńskiego już nie istnieje, ten pierwszy, on został wyburzony w okresie międzywojennym w związku z budową linii średnicowej łączącej te linie kolejowe położone po obu stronach Wisły. I na jego miejscu, w tym miejscu, gdzie on był, rozpoczęto budowę dworca głównego, prawda? W 1932 roku, którego zresztą nigdy nie dokończono. Później ten dworzec główny był taką ważną powstańczą redutą podczas powstania warszawskiego. W jakiś sposób tam go Niemcy wykorzystywali, ale w każdym razie nie był nigdy dokończony. Myślę o tej substancji zabytkowej, która rozpada się. To, co pan powiedział o Wrocławiu, że to niszczeje. Całkiem niedawno, parę dni temu, mieliśmy do czynienia z bardzo przykrą sytuacją w Warszawie. To delikatnie powiedziane, bardzo przykrą sytuacją. Właściwie należałoby to nazwać gigantycznym skandalem. Ja myślę o parowozowni przy ulicy Wileńskiej na warszawskiej Pradze Północ, parowozowni, która została wybudowana około 1865 roku. Ja już pomijam to, że obiekt posiadał unikatową konstrukcję stalową dachu, spłatwi i kątowników o wiązaniach krzyżowych, że w obu ścianach szczytowych znajdowało się sześć bram wjazdowych. Wszystko mówię w czasie przeszłym. Po prostu był to piękny, zabytkowy obiekt, który niestety został sprzedany i kilka dni temu rozjechały go buldożery, zanim wkroczył w to konserwator zabytków, zanim obiekt został wpisany do, jak to jest, pan kręci głową, proszę bardzo. Moim zdaniem Ja znam tylko informacje przekazane przez prasę. To nie jest zanim wkroczył, bo tylko? Konserwator już kroczył, już postępowanie trwało i mimo trwającego postępowania budynek został rozwalony. I to jest ale to mówi jest pan, właśnie przepraszam, skandal. Mimo trwającego postępowania, no na Boga, od wojny upłynęło ładnych parę lat, dlaczego ten obiekt nie został wpisany do rejestru zabytków wcześniej? Ja bym powiedział tak, to są dwa tylko różne sprzedany. Tematy. Dlaczego został nie wpisany, to jest jeden temat, natomiast dlaczego w czasie trwającego postępowania został rozwalony, to jest drugi temat. I bardziej boli ten drugi temat w tej chwili, a potem możemy o tym pierwszym rozmawiać. To znaczy... Bardzo proszę, pan Zbigniew Tucholski. To znaczy, myśmy wystąpili jako Polskie Towarzystwo Miłośników Kolei w sprawie wpisania do rejestru z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem w sprawie wpisania parowozowni właśnie kolei petersburskich Warszawa-Praga-Petersburska. To znaczy, wystąpiliśmy już myślę jakieś pół roku temu, natomiast postępowanie się toczyło, miała być komisja konserwatorska, która właśnie dotyczyła wpisania do rejestru zabytków tego obiektu, no i firma Budrem, która wykupiła ten teren i zamierza tam zbudować budynek mieszkalny. W zasadzie pomimo tego, że została wydana decyzja o wpisaniu tego obiektu do rejestru zabytków pod rygorem natychmiastowej wykonalności, w sposób taki no, całkowicie cyniczny, można powiedzieć, przy asyście zarówno konserwatora wojewódzkiego, jak i miejskiego, rozpoczęła rozbiórkę tej parowozowni. I tutaj należy jeszcze podkreślić, że ta parowozownia była zbudowana w roku 1862 jako zaplecze techniczne drogi żelaznej warszawsko-petersburskiej. Był to niezwykle interesujący budynek z uwagi właśnie na konstrukcję. Przede wszystkim słupy nośne, filary nośne tej konstrukcji nośnej dachu były wykonane z czterech takich blachownic nitowanych, czterema szwami nitowniczymi, ponieważ wówczas nie znano jeszcze technologii walcowania i ciągnienia rur, także no, po prostu stosowano taką technologię, także to było całkowicie unikalne, tym bardziej, że ta konstrukcja nie została zniszczona w czasie dwóch wojen, został spalony jedynie dach. No i na dobrą sprawę, jeśli chodzi o ochronę zabytków, no trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że nie chodzi o to, żeby chronić wszystko nieomal, ale no, są rzeczy całkowicie o bardzo dużej wartości, szczególnie na terenie Warszawy, która no, była bardzo zniszczona w czasie wojny i powstania warszawskiego. No i jeśli chodzi o tą parowozownię, sytuacja jest teraz tego rodzaju, że ta firma w sposób całkowicie cyniczny zburzyła w zasadzie całą parowozownię i parowozownia została wpisana do rejestru zabytków, no ale w tej chwili w zasadzie pozostała jedynie ściana i
częściowo konstrukcja nośna. Ja przeczytałam w prasie, niewykluczone, że konserwator, to jest cytat, będzie się domagał od inwestora odtworzenia budynku. Tak, z tego co ja wiem, właśnie są tego rodzaju dążenia. I a inwestor chce wytoczyć proces, że zabroniono wykonania umowy. Znaczy inwestor, z tego co ja wiem, tylko że od razu muszę to jeszcze podkreślić. Przepraszam. I chyba jeszcze czeka jakiś słuchacz na połączenie. Bardzo mi przykro, ale już nie połączymy się dzisiaj. Bardzo uprzejmie przepraszam, bo za 2 minuty kończymy, a chciałabym ten wątek dokończyć. Ale pozdrawiam serdecznie. To znaczy ja chcę jedynie powiedzieć po prostu, że jeśli chodzi o tą parowozownię, to już jest również kwestia prestiżu, ponieważ konserwator zabytków jako wysoki urzędnik państwowy jest również przedstawicielem państwa. Zarówno konserwator wojewódzki, jak i konserwator miejski, który jest przedstawicielem prezydenta Warszawy. I tutaj należałoby dążyć do tego, żeby tą parowozownię odbudować, tym bardziej, że jest zachowana dokumentacja i jest też bardzo dobra inwentaryzacja tego obiektu wykonana na Wydziale Architektury. Są również firmy, które dysponują możliwościami nitowania, właśnie firmy, które prowadzą renowację konstrukcji nitowanych, także jest możliwe zrekonstruowanie tej konstrukcji. I tutaj można też podkreślić jeszcze tego rodzaju fakt, że można przyjąć, że liczni deweloperzy obserwują z zainteresowaniem tą sytuację. Jeżeli będzie no, całkowita bezkarność w tego typu sytuacjach, tak jest. Być może stanie się to pewnego rodzaju przyczyną zniszczenia szeregu innych zabytków i wydaje mi się, że to jest tego rodzaju sytuacja. Znaczy, tu rodzi się kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego takie obiekty nie są wpisane do, nie są objęte ochroną to znaczy, konserwatorską, tylko można, dopiero wtedy, kiedy się wali? Można powiedzieć tak, że w ogóle z zabytkami techniki jest tak, że one były z dużymi oporami wpisywane. Prawda? Raczej pałace, kościoły. Kiedyś. I to się zmienia. Tak, obiekty postindustrialne raczej nie. To jest jedno pytanie. Drugie, dlaczego sprzedaje się obiekty zabytkowe z przeznaczeniem do wyburzenia? I trzecie, chyba najważniejsze, no bo to jest... pieniądz jest w tej chwili głównym Panie profesorze, kara za wyburzenie zabytku wynosi 5 000 zł. To no jest tak, po prostu no to, śmieszne. No to dlatego. To jest po prostu śmieszne. A był taki piękny projekt pani Krystyny Godlewskiej z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, projekt zagospodarowania tych 3 000 m² powierzchni i utworzenia tam centrum kulturalnego, centrum tańca, muzyki współczesnej, sali koncertowej, konferencyjnej także z zapleczem technicznym itd., itd. Obiekt zabytkowy legł w gruzach i tą przykrą, smutną sentencją kończę nasze rocznicowe, jubileuszowe spotkanie poświęcone powstaniu Towarzystwa Akcyjnego Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 1839 roku. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli profesor Bolesław Orłowski, dr Zbigniew Tucholski i pan Andrzej Paszko. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza.